Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku Pielęgniarki. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wszystkich przedmiotach na studiach, przez jakie przeszłam, ponieważ dostałam taką propozycję od Wicki, pozdrawiam. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Przy okazji będę pokazywała, jakie robiłam z tego notatki, bo taka też była propozycja, żeby zwrócić szczególną uwagę na notatki przy omawianiu poszczególnych przedmiotów, jakie miałam w poszczególnych semestrach. Ja na szczęście mam tak, że każdy segregator notatek jest podzielony na poszczególny semestr. To jest, jak widzicie, pierwszy rok, pierwszy semestr. To jest semestr drugi, nie wiem, nie widać, ale to jest pierwszy rok, semestr drugi. I pomarańczowe, bo tu mam czarne, pomarańczowe mam całe od drugiego roku. Także to jest właśnie wszystko takie fajne, że mam to podzielone i zaczynamy, no nie będziemy przedłużać. To przejdźmy do semestr pierwszy, pierwszego roku pielęgniarstwa. Co możemy się takiego dowiedzieć? Czekajcie, bo ja chyba to na odwrót, oczywiście, że wpinałam na odwrót. Czemu nie? Dobra, na pierwszym roku, pamiętam, miałam angielski i w jaki sposób ja się z angielskiego uczyłam, bo widzę, że też mam tutaj stare jakieś testy i kolokwia, ale jak uczyłam się słówek z angielskiego? Ja mam dwa sposoby na angielski ogólnie. Jeśli chodzi o notowanie, był to taki sposób, bo do tego wszystkiego mieliśmy jeszcze książkę, więc można było z tej książki jakby wypisywać sobie słówka na kartkę w taki sposób, że słówka po angielsku u mnie były częścią żółtą, a wytłumaczenie były częścią. I ja sobie po prostu to zakrywałam i wiecie, tłumaczyłam jakby. W taki sposób uczę się ogólnie języków. Lub drugim sposobem jest, zaraz Wam pokażę jak znajdę, o, są takie karteczki właśnie. Czyli na przodzie piszemy, załóżmy, chick, w sensie, że chick, a z tyłu policzek, wytłumaczenie. Z przodu angielskie, z tyłu policzek, wytłumaczenie, zakrywamy wszystkie te jakby karteczki, na przykład polskimi nazwami do góry i odkrywamy, wiecie, zgadując, czy tam mówiąc z głowy, bo to zależy, czy już się umie dobrze, jakie to słowo, czyli tak zwane fiszki. Boże, jak ciężko było mi to wytłumaczyć. Fiszki, po prostu fiszki, albo właśnie pisanie w takich słupkach słówek, jeszcze zaznaczanie zakreślaczami. To jest bardzo dobry sposób na naukę, a zwłaszcza języka. Naprawdę, jakiegokolwiek, nie tylko angielskiego. No, to jeśli chodzi o notowanie z angielskiego, to wyglądało to z reguły u mnie tak. Tutaj jakieś pisaliśmy też, widzę słówka, tu też widzę, że ten... Czasami też było tak, że pani na przykład nam robiła jakąś kserówkę i po prostu tutaj też miałam słówka, ale to tak, tak omówię, dla uwagi. Okej, więc tak uczyłam się angielskiego, który był na tym pierwszym semestrze. Na pierwszym semestrze była także anatomia i w jaki sposób ja uczyłam się anatomii. Tutaj też mieliśmy takie bardzo duże szczęście, że nasz wykładowca dawał nam kserówki, bo uwierzcie mi, nie wiem, czy byśmy sobie poradzili bez tych kserówek, bo zobaczcie, jak tu na przykład mam idealnie część wewnętrzną podstawy czaszki opisaną, razem z kolorami, razem z zaznaczonymi rzeczami. Właśnie bardzo fajnie mi się z tego uczyło, tutaj mam jeszcze dodatkowo opis. Tutaj mam nerwy czaszkowe, sorka. Ale to też trzeba było się wtedy nauczyć przy okazji nauki o czaszce. Mam też tutaj płaty. Mam tu podzieloną czaszkę na kości, także też sobie fajnie je zamalowałam i dawałam strzałki do tego. Tak chyba anatomii moim zdaniem najlepiej uczyło się właśnie w taki sposób obrazowo. No jak inaczej uczyć się anatomii? No chyba jedynie obrazowo, naprawdę, jedynie obrazki, kolorki, to było coś, co naprawdę pomagało mi w nauce anatomii. O, tutaj jeszcze mam na przykład taki, to też dał nam pan, ale nie było tak cały czas łatwo. To już obrazki mojego
dzieła. No i jeszcze tutaj mam na przykład też, robiłam sobie jakieś swoje dzieła obrazkowe. Coś tam opisywałam, ale jednak obrazki były nierozłącznym elementem nauki anatomii, naprawdę. Dobra, bo zrobiłam teraz bałagan, muszę wszystko powsadzać z powrotem. Dalej kolejnym przedmiotem była fizjologia i tutaj bardzo wspierałam się książką Traczyka, która była moja po prostu i ja ją również pozakreślałam, pokolorowałam, rysunki opisywałam, robiłam dużo rzeczy, żeby po prostu się nauczyć, bo fizjologia jest moim zdaniem jednym z ważniejszych naprawdę przedmiotów na studiach na pierwszym roku pielęgniarstwa. Tutaj też mogę Wam pokazać, że też nie próżnowałam, tutaj akurat mamy układ nerwowy, też obrazki, rysunki, strzałeczki, drzewka, bo to też bardzo pomagało mi w nauce. Polecam, polecam. Akurat to drzewko dotyczy układu nerwowego, że dzieli się na ośrodkowy i obwodowy, że ośrodkowy to mózgowy i rdzeń kręgowy, obwodowy nerwy rdzeniowe, nerwy czaszkowe i takie właśnie różne podziały sobie robiłam, bo ja sama sobie tak naprawdę wymyślałam te jakby drzewka i one też pomagały mi w nauce, bo z takich drzewek dużo łatwiej mi się po prostu uczyło. No. A i jeszcze taką moją metodą na naukę jest też powtarzanie tego samego, czyli te drzewko na przykład przepisywałam kilka razy, bo żeby zapamiętać lepiej. Tak, to jest akurat czasochłonne i nie polecam tego, jeśli macie bardzo dużo do nauki, ale czasami jak trzeba było coś powtórzyć, nie mogłam czegoś zapamiętać, to po prostu pisałam to kilka razy i zapamiętywałam. Tu możemy wrócić jeszcze do anatomii, zobaczyć mięśnie. Ogólnie też pan na anatomii pokazywał nam, na przykład jeśli było o kościach, to pokazywał nam też na prawdziwych kościach. No, jakby co. Kolejnym przedmiotem była socjologia i szczerze mówiąc, socjologia to jest dla mnie jak nauka o życiu, nauka o społeczeństwie. Na socjologii system nauki był taki, że pani wysyłała nam na przykład część jakiejś książki albo kazała nam przeczytać część jakiejś książki, z której ja na przykład robiłam sobie notatki i potem z tych notatek, z różnych fragmentów książek był test, więc ja sama robiłam notatki z książek, które chodziłam po prostu do biblioteki, tam szłam do takiego osobnego pomieszczenia, brałam tę książkę, czytałam i zapisywałam, zaznaczając kolorowymi jakby znaczkami, o czym jest dany fragment książki. Wypisywałam po prostu najważniejsze rzeczy z książki, jak widzicie. No. I tak polegała moja nauka, na tym moja nauka z socjologii. Dalej. Aha, tutaj była jeszcze praca, którą pisaliśmy. Okej, dalej mamy biochemię. No, z biochemii było troszeczkę trudniej, ponieważ biochemia to były również zadania. Więc zadania rozwiązywałam po prostu na takich karteczkach, zapisywałam zadanie, rozwiązanie, zadanie, rozwiązanie, zadanie, rozwiązanie, zadanie, rozwiązanie. Tyle sobie zapisywałam. A jak trzeba było jakieś notatki, to po prostu pisałam je normalnie, wiadomo, jakieś tam najważniejsze rzeczy zakreślałam, ale to nie było jakoś nic szczególnego, czasami też widzę, że dostawaliśmy kserówki, no ale to tak nie było nic niezwykłego, często po prostu na zajęciach robiliśmy doświadczenia, z którego potem rozwiązywaliśmy zadanie, ewentualnie pani prowadziła jakąś prezentację, z której trzeba było notować i po prostu notowałam, zakreślałam i tak wyglądała moja nauka. Okej, dalej mamy podstawy pielęgniarstwa. No i na podstawach pielęgniarstwa oczywiście dostaliśmy najważniejsze zdjęcie, jak prawidłowo myć ręce. I to przykleiłam sobie, jak widzicie, w łazience, żeby się prawidłowo tego po prostu nauczyć. Żeby po prostu umieć to na pamięć. Przykleiłam sobie to w łazience, potem wisiało to u mnie w pokoju, żebym po prostu mogła to zapamiętać. Uczyliśmy się też, jak wypełniać karty gorączkowe. Tutaj właśnie mam jeszcze nie jedną nierozwiązaną. O, tu mam rozwiązaną kartę gorączkową, które widnieją w szpitalu. Takie rzeczy robiliśmy na zajęciach na podstawach pielęgniarstwa, na tych takich laboratoryjnych, gdzie głównie się nie pisało, ale raczej działało, co nie? W sensie, że większość raczej była taka praktyczna niż teoretyczna, ale były też wykłady z tego. Czyli z wykładów również moje notowania wyglądały tak,
Tutaj mam akurat historia pielęgniarstwa. Po prostu tak to wyglądało, że na wykładzie pisałam to, a potem w domu tylko podkreślałam najważniejsze rzeczy, żeby było mi się łatwiej uczyć. Bo nie było czasu, bo pamiętam, że chyba pani tak dosyć szybko te slajdy przerzucała, a miała bardzo dosyć takie obfite te slajdy w informacje. Tak mi się wydaje, że to tak jakoś było wtedy. No i tutaj widzę, że mam podobne. Kolejny przedmiot, promocja zdrowia. I tu wam powiem, że notatek z tego za wiele nie mam. Bo było tak, że dogadaliśmy się, żeby po prostu, że... Bo chyba było tak, że jakoś dostaliśmy prezentację do nauki, czy coś takiego. Była taka szansa, że ogólnie już tak z góry narzucone to było. Nie, że jakoś błagaliśmy, tylko po prostu było, że dostaniemy prezentację i żeby się z niej uczyć. Ta prezentacja, pamiętam, była tak obfita, że zdążyłam zrobić zaledwie kilka jakichś tam podpunktów, notatek. Nawet ich nie pozakreślałam, bo jakbym się bawiła w notatki, że tak powiem, w przepisywanie, to właśnie pamiętam wtedy, żebym się nie wyrobiła z nauką i sobie chyba darowałam z tego notatki, bo wolałam się po prostu szybko z tych slajdów nauczyć. O! Jeden z moich ulubionych przedmiotów była to psychologia. Ja na psychologii prawie w ogóle nie pisałam. Czasami też pani zadawała nam tekst do przeczytania, tak jak na socjologii, i ewentualnie robiło się z niego jakieś notatki lub nie. Po prostu trzeba było przeczytać i wiedzieć, o co chodzi. Ale na psychologii ja słuchałam, po prostu miałam tak do uszy, dookoła głowy normalnie, bo pani opowiadała tak ciekawie, tak mi się podobało, że po prostu nie było takiej potrzeby, żebym robiła notatki, bo ja większość rzeczy pamiętałam z zajęć. Były zajęcia czasami nawet i do 20, a ja siedziałam zaciekawiona, zainteresowana i po prostu słuchałam, bo naprawdę niesamowite te zajęcia były, bardzo mi się podobały i pamiętam, że do dziś, że bardzo łatwo było mi zapamiętać cokolwiek, że nawet praktycznie jak widzę, to mam tutaj jakieś tu jakaś praca w grupie była, że mieliśmy napisać definicję osobowości i temperamentu, tu jak mieliśmy trochę o emocjach pisać, ale to też było takie, że na zajęciach mieliśmy szybko to napisać. Na wykładzie też pani bardzo fajnie opowiadała, więc też mam dosyć mało tych notatek, mam. No, po prostu dobry przedmiot był. Dobra, teraz mamy język migowy i powiem wam, że z języka migowego mam tylko tyle notatek. Bo tylko tyle pani napisała kiedykolwiek na tablicy. Po prostu wszystko, wiecie, po migowemu nauczyłam się mówić. Wystarczyło tylko, że pani nam pokaże, jak jest A, E, D, F, J, Z, Z, bo to są takie jakieś z przesuwaniem albo z takim, wiecie, z rysowaniem po płaszczyźnie, nie wiem jak to nazwać, a reszta niepotrzebna była, więc wam coś pokażę. Ja mam na imię O, L, I, W, I, A. Widzicie, do tej pory pamiętam. Bardzo to lubiłam, bardzo lubiłam. Naprawdę. Testy, nie powiem, były momentami dla mnie stresujące, ale języka migowego najlepiej się uczyć na przykład poprzez jakieś filmiki. Też uczyłam się, która była taka pani i ona po prostu pokazywała i my za nią pokazywaliśmy, uczyliśmy się też pełnych zdań, także to nie było jakieś trudne. Było bardzo, bardzo fajne. Zdecydowanie bardzo fajne. Pani też nas trochę zaznajomiła ze słówkami z słownika migowego, więc lubiłam te zajęcia także. Co tu dalej mamy za przedmiot? Bo widzicie, jak jestem dopiero przy pierwszym semestrze pierwszego roku, a przedmiotów było sporo. Aha, tutaj dalej mam fizjologię, czyli coś mi się musiało tu pomieszać. Kolejnym przedmiotem była filozofia. Nie był to najbardziej ulubiony mój przedmiot. Notatki miałam takie jak wszędzie, czyli po prostu coś zapisywałam, coś podkreślałam, z czegoś się uczyłam. Powiem wam, że tych notatek jakoś tak za wiele nie mam. Było też dosyć mało zajęć.
ale robiłam również jakieś tam, wiecie, piramidki, jakieś nie ten. Ogólnie ta filozofia głównie tak jakby krążyła w koło filozofii starożytności. Tu mam jakieś rysunki także, które pan nam malował. No ogólnie pan dużo pisał jakimiś pojedynczymi słowami na tablicy lub coś rysował. Ja to zapisywałam i po prostu jakby bardziej rozpisywałam, żebym później wiedziała, o co chodzi. Ale tak to jakoś tak za dużo tego nie mam. Nie przepadałam za tym jakoś tak też specjalnie. Dalej, kolejnym przedmiotem była genetyka. Genetyka, tak. Co mogę wam powiedzieć o genetyce? Bo to jest już ostatni przedmiot z pierwszego semestru, pierwszego roku. Genetyka była dobrym przedmiotem, jednym z moich ulubionych. Był ciekawy, bo każdy musiał wtedy, pamiętam, wypowiedzieć tak jakby swój referat publicznie. Miał on trwać 5 minut, ale trzeba było streścić najważniejsze rzeczy. I to było fajne, podobało mi się. I ogólnie dużo też pamiętałam tam z zajęć. Prezentacja była też taka fajna, obrazowa. Pan dużo takich rzeczy pokazywał, także polecam. No, lubiłam po prostu ten przedmiot. I też genetyka w liceum jakby pomogła mi zrozumieć genetykę w tym, na studiach, bo wiem, że są jakieś elementy genetyki w książce od biologii. Polecam. Dobra? Dalej. Na drugim semestrze pierwszego roku nadal była anatomia. Nadal był, jak widzę, angielski. Także nie będę już się rozwodzić, jak się prowadzi z tego notatki, bo już o tym mówiłam. Nadal były podstawy pielęgniarstwa, o tym też już mówiłam. Już wtedy na podstawach pielęgniarstwa uczyliśmy się pisać proces pielęgnowania, bo widzę tutaj, o, tak wygląda mój, to tak wyglądał jeden z moich pierwszych procesów pielęgnowania. No. Kolejnym przedmiotem, jaki mamy, było zdrowie publiczne. I zdrowie publiczne, czyli non-stop statystyki. W większości to były statystyki. Więc głównie, co mam zakreślone? Same statystyki, reszta tekstu nieważna. Głównie procenty, statystyki są u mnie zakreślane w notatkach przy zdrowiu publicznym. Tak, z tego co widzę, tak. Doszło nowy przedmiot. Ratownictwo medyczny i tutaj pamiętam, nauka bardzo obrazowa była w porządku, bo to jest cały schemat ALS, czyli zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Serio, najlepiej na ratownictwie uczyło się schematami, algorytmami, czyli czymś, co można było po prostu zapamiętać na pamięć i sprawić, żeby to stało się takim mechanicznym odruchem. Dobra, więc tutaj trzeba było po prostu najlepiej albo numeracją wypisać sobie wszystkie czynności po kolei, jakie powinno się robić, albo wielkim obrazkiem, i to też było bardzo fajne, od myślników różne wypisywanie, coś takiego na ratownictwie się sprawdza, więc tak. O, tutaj mam jeszcze od myślników wypisane. Kolejnym przedmiotem było badanie fizykalne. I tutaj na tych zajęciach właśnie, jeśli chcecie, macie dużo pieniędzy do wydania, możecie kupić sobie własny stetoskop. Oczywiście pani też może wam użyczyć jakby tych takich, co są szkolne, że tak powiem. Ale jeśli chcesz mieć swój, po prostu. Skończyły mi się minuty na nagrywanie, tak już długo gadam. Dobra, badanie fizykalne, wróćmy do tego. Najlepiej uczyć się obrazowo z książek, z różnych kserówek. Tutaj mamy akurat badanie fizykalne układu krążenia. Tutaj mamy serce. Tutaj mamy okolice osłuchiwania serca. Także najprościej właśnie uczyło mi się z takich obrazków. Też pani nam dawała do wypełnienia różne jakieś takie, do zanotowania kartki. Więc tak mi się najlepiej uczyło. I na badaniu fizykalnym też uczyliśmy się, jak przeprowadzić wywiad z pacjentem. Tutaj mam też właśnie jeden przykładowy. Ale z badania fizykalnego najlepiej naprawdę obrazowo, bo według mnie inaczej to dużo trudniej, naprawdę. Kolejnym przedmiotem, jaki pojawił się na drugim semestrze, była to patologia. I tutaj z patologii to wyglądały te zajęcia tak, że pani po prostu
nam kazała przepisywać wszystko tam, co ze slajdów jest, notować wszystko po kolei i potem po prostu wszystkiego nauczyć się na pamięć, bo no to było dosyć ciężkie, bo materiału było dużo. Ja również starałam się to wszystko jakoś obrazowo zrobić, poskładać do kupy, tak, że tak powiem. No ale jakoś dałam radę. Często też było tak, że po prostu ze znajomymi ktoś, kto pisał na komputerze, jak się nie nadążało, to po prostu drukowało się i wszyscy po prostu mieli na przykład te same notatki. Wiecie, solidarność studencka to się nazywa, ale no tak było najprościej. Z komputerowych notatek też lubię się uczyć. Nie lubię się uczyć prosto z komputera, ale jak już nie mam czasu na pisanie notatek i nie mam siły, to po prostu uczę się z tego komputera, bo da się. Przyzwyczaiłam się już trochę, ale nie przepadam za tym. Wolę na przykład albo z wydrukowanych notatek, albo z własnopisanych. Z wydrukowanych również zakreślam. Ewentualnie czasami coś dopisuję sobie dla ułatwienia. Wiecie, jakiś tam skrót, bo też używam skrótów, żeby po prostu było mi się łatwiej uczyć. I powiem Wam, że to chyba już dochodzimy do końca. Bardzo mnie to cieszy. Co to jest? Co to jest? Aha! Kolejnym przedmiotem, jaki doszedł w drugim semestrze, była to mikrobiologia i również obrazowa nauka bardzo popłaca. Tutaj akurat mamy różnicowanie bakterii. To wszystko są notatki, które akurat nam pani rysowała na tablicy i dyktowała, więc ja sobie to dodatkowo pozakreślałam, namalowałam. Ja uważam, że to jest w porządku. I uważam, że czasami testy czy tam kartkówki co tydzień naprawdę, jeśli chodzi o naukę, popłacają. O, wiem, że studenci teraz mnie zabijecie, ale uwierzcie mi, jak na przykład z angielskiego trzeba było się non-stop tak uczyć na bieżąco, albo właśnie z tej mikrobiologii, to dużo więcej rzeczy pamiętałam przy jakimś większym teście, czy nawet do tej pory, że to było naprawdę coś. No i widzę, że to już tyle. Tak. Tak, to tyle, jeśli chodzi o pierwszy rok. Takie były przedmioty, takie robiłam notatki. No. Nie wiem, czy zdążę w 10 minut nagrać Wam drugi rok. No, zobaczymy, bo tyle mi nagrywania zostało. Na drugi rok mam dużo grubsze i pomarańczowe segregatory. Okej, nie podpisałam, który semestr. Zgaduj, zgadula. Obstawiam, że ten grubszy będzie pierwszy. Dobra. Pierwszym przedmiotem, właściwie na drugim roku ilość przedmiotów się bardzo jakby zredukowała i powiem Wam, że miałam tak, chyba 5 albo 6 przedmiotów, dużo, o ponad połowę mniej niż na pierwszym, bo doszły też praktyki, to też trzeba mieć na uwadze. I tutaj mam pediatrię. Z pediatrii co tydzień mieliśmy jakąś wejścióweczkę, tak zwaną niezapowiedzianą lub zapowiedzianą. Uczyliśmy się obrazowo, tutaj mamy na przykład siatki centylowe. Ja notowałam w taki sposób, że pisałam, wiecie, na kartkach. Pediatria, data, tu jest akurat 8 października tamtego roku. No i normalnie sobie pisałam pod punktami, od myślników, jakieś różne wymieniania. Niekoniecznie zakolorowywałam, jak widzę. No, ale od podpunktów też dosyć łatwo mi było się uczyć. Nie mówię, że nie. No, widzę, że tu z pediatrii tak nie... O, tutaj jedne z lepszych notatek. Chyba miałam wtedy więcej czasu z pediatrii. O, jakieś rysuneczki, kolorki, cienkopisy. Takie rzeczy ogólnie z pediatrii. Notujcie. Notujcie, bo to ważne, naprawdę ważne, jeśli... Nie, ważne, ważne, bo dziecko to nie jest młody dorosły i ma wszystko jakby inaczej, ale to dowiecie się, jak będziecie już na drugim roku. No, dalej, pediatrię, tutaj mam pediatrię. O, też pisaliśmy osobny proces pielęgnowania dla dziecka. A propos pediatrii, interna. Interna była prowadzona przeze mnie, widzę, tak samo, czyli na przykład interna, data, choroby trzustki, czyli temat i notatki. I tak wyglądało to. I chyba było mi tak dobrze się uczyć, bo widzę, że tu nigdzie nie zakreślałam, albo po prostu nie miałam już zakreślacza, bo się skończył. Nie był potrzebny aż tak bardzo, widzę.
No ale tak od podpunktów, przejrzyste notatki, bo widzicie, ja dosyć szeroko piszę i przez to ta jakby kartka staje się taka przejrzysta, więc dzięki temu na pewno zdecydowanie mi łatwiej się uczyć, nie piszę linijka pod linijką, to jest jedna z ważniejszych zasad, bo to nie wygląda zbyt dobrze. Tutaj mam... Aha, farmakologia, poświęciłam na nią nawet osobny zeszyt, ale tu jest tylko jeden temat, nadciśnienie, o nadciśnieniu tętniczym, jakie leki powinno się stosować. I te leki dzieli się na 5 jakby takich grup leków. I ja te grupy sobie zaznaczałam w takim kwadraciku i opisywałam jakieś tam leki i zakreślałam, ale w tym kwadraciku tylko znajdowały się te grupy leków. No, także leki przeciwbólowe na przykład tutaj mam, też sobie tak dzieliłam na kolorki, żeby łatwiej było zapamiętać, bo nie powiem, nauka leków nie należy do najprostszych. No. Ogólnie wypisywałam sobie często grupy leków, zakreślałam te grupy i innymi kolorami wypisywałam na przykład te leki. O, tutaj mogę Wam pokazać. Punkt, jakie to leki jest czerwony, a jakie to są leki, to jakby są podkreślane, czyli tak jakby, wiecie, systematyczność zapisu. O, tego słowa mi zabrakło. No, tutaj farmakologia. Dietetyka. Mam te notatki, ale nie są jakieś, wiecie, najcudowniejsze. Są zwykłe, najzwyklejsze, ewentualnie czasami nawet od znajomych widzę, tutaj mam też, więc wolę tego nie pokazywać. Kolejnym przedmiotem jest geriatria i ona jest tylko przez pierwszy semestr. Jeśli chodzi o geriatrię, był to dosyć taki spory egzamin ustny, do którego trzeba było przygotować się, po prostu porozpisywać ważne pytania, tak? I tutaj mam te pytania porozpisywane, mam kilka części tego, bo było ich około 60, więc tak wyglądało, że pytanie podkreślałam, a odpowiedź była po prostu normalnym pisakiem. Notatki oczywiście również mam i są one po prostu najzwyklej tak o napisane, dosyć przejrzyście, normalnie od punktów. Dalej, bo to było jeszcze wszystkie odpowiedzi na pytania z geriatrii. Wow! Doszliśmy do końca pierwszego semestru drugiego roku, więc mam jeszcze 4 minuty, więc może zdążę nagrać Wam drugi. Jak widzę, drugi semestr kontynuujemy, oczywiście drugi semestr drugiego roku, kontynuujemy interną, czyli chorobami wewnętrznymi, pediatrią. Ogólnie z interny pediatrii, geriatrii, farmakologii na... i chirurgii. O, chirurgii! Właśnie! Widzieliście, że ja tam nie mogłam... Ja chyba pominęłam notatki z chirurgii jeszcze. Jeszcze pierwszy semestr to była chirurgia przecież. To były przedmioty, te, które wymieniłam, z których mam najwięcej notatek, zdecydowanie najwięcej, ale ja wiem chyba, dlaczego ja też nie miałam za dużo notatek z chirurgii, bo ja mam dwie książki Noszczyka, które Wam pokazywałam w innym filmie i po prostu ja głównie nie wiem, że jestem okropna, ale ja piszę po książkach, więc i uczę się z książek, bo ja muszę tak zakreślać, obrazowo mieć, wiedzieć, więc mam notatki z chirurgii również, zaraz Wam je pokażę, ale jest pierwszy semestr, pamiętam, że uczyłam się z książki, dopiero w drugim tak zaczęłam notować bardziej, żeby, bo w książce było, jakby to powiedzieć, było to, co Pan jakby nam przedstawiał, ale było też trochę za dużo i trochę za mało, zależy po prostu jaki dzień. Dalej mam neurologię i z neurologii akurat pamiętam większość... jakby robiłam notatek z takiej książki Jaraczowej, pani Jaracz, chyba tak ta książka się nazywała. I głównie też właśnie takie coś mam, też takie notatki dosyć niezbyt składne, bo starałam się jakby wypisać te najważniejsze rzeczy z książki, a potem pamiętam, że chyba zabrakło mi czasu, żeby już uczyć się z tej książki. Rozwiązywałam też pytania na specjalizację z neurologii, pamiętam, bo to było dosyć istotne i te pytania mam chyba w komputerze, ja ich nawet nie wydrukowałam, bo nie było już czasu, tak mi się wydaje. Coś takiego było wtedy, bo widzę, że tutaj z tej neurologii mam, ale,
ale tak nie do końca chyba. No, tutaj z interny, to mam sporo notatek. O, i mam chirurgię. Z chirurgii mam różne notatki, mam drukowane, mam pisane, to zależy, czy tam jakby zgadywaliśmy się ze znajomymi, żeby przepisać notatki w komputer, czy po prostu jakby odpuszczaliśmy i każdy pisał po swojemu. Tutaj mam notatki ze znajomymi, jakieś tam popodkreślane, a tu mam notatki swoje, z różnych też zeszytów, bywa, że się kończyły. No, ale bardzo dużo mam jakby notatek z chirurgii i one są też tak napisane na typowo białych kartkach. O, widzicie? I są takie przejrzyste, szeroko napisane, żeby było po prostu widać, co się dzieje w tych notatkach, tak? Dalej. Tyle! Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że też jakby zwróciliście uwagę, na jakiej notatki trzeba bardziej ją zwrócić. Ale to nieskładnie powiedziałam, wybaczcie już, bo już kręcę drugi filmik i już mi się jej zaczyna wszystko plątać, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało i że jakby tak jakby i że sprostałam Waszym oczekiwaniom co do filmu. Zapraszam na, pierwszy raz uwaga, zapraszam na Instagrama i social media i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku.